Shadow Legends by Gohan. Cześć tu kochani, zapraszam na Ride Shadow Legends. W międzyczasie wszyscy walczą w klan vs klan, a Plarium zdecydowało wypuścić nową fuzję na dosyć unikalnego championa którego najprawdopodobniej będziemy potrzebować na hydrę, czyli nowego bossa. Ja przygotowałem wam taki krótki przewodnik i już teraz zapraszam na przewodnik do fuzji Wildraxa, a w materiale szybko omówię jego umiejętności, dowiecie się co o nim sądzę i pokażę wam oczywiście tradycyjny kalendarz fuzji. Zobaczymy sobie gdzie są pułapki i, i będziecie wiedzieć czy możecie ją w ogóle zrobić. W tym patchu też wyszły nowe cztery czempiony i tak dosyć szybko lukniemy sobie na ich umiejętności. No to zaczynamy. Jeżeli chodzi o Wide y to jest Magic. Epic Support Demon Spawn. I powiem wam, że troszkę po kandrofonie mam takie déjà bo kandrofon mi bardzo przypominał takiego insektoida, a tutaj mamy takiego typowego robaka. Bardzo mi przypomina taką matkę roju z jakiegoś StarCraft'a czy innej tego typu gry. No i widzę, że Plarium chyba właśnie idzie w tą stronę, żeby dostarczyć nam trochę owadów. Niemniej jednak nie kumam trochę, jak taki owad może mieć jeszcze taką magiczną laskę. Zwróćcie uwagę, że z tyłu ma skitrane kadzidło. Ale popatrzmy sobie. Oczywiście, na statystyki. Jeżeli chodzi o statystyki, to tutaj jest aż 20 tysięcy życia. No powiem Wam, że nawet supporty legendarne nie mają aż takiej ilości, więc to jest bardzo dużo. 1200 Defensa jest całkiem spoko ilością jak na epickiego. Czempiona. 97 Spida też w miarę spoko, więc można powiedzieć, że będzie bardzo łatwo go zbudować na bardzo fajne statystyki. Od razu popatrzymy sobie na Aure i tutaj jest zwiększenie accuracy na wszystkie bitwy, więc w Doom Towerze, jak wam brakuje trochę sprzętu, na pewno Wildrax będzie przydatny albo przydatna, nie? bo w sumie nie wiem, czy to jest babeczka. No nic, będziemy mówić o tym czempionie niż, że to jest Owad. No dobra, popatrzmy sobie na A1. Pierwsza umiejętność. Yy, atakuje przeciwnika dwa razy i ma 30 z książkami. Wow, z ośmioma książkami aż 50, czy tam 55% szans na zarzucenie licza. Licz, jak dobrze wiecie, bardzo fajnie się przydaje tam, gdzie potrzeba takiego ciągłego leczenia, a wy na przykład nie ubieracie sobie lifestyle, tylko jakieś inne sety. Ostatnio zauważyłem, że dużo dodają tego licza, więc na pewno się gdzieś przyda. Ok, ale popatrzmy sobie na A2. Tutaj Wildrax atakuje wszystkich przeciwników i uwaga ma 100% szans na trzech turach na zarzucenie Hexa. Co prawda jest jeden czempion Ruel, którego też mogliśmy dostać z fuzji, ale on ma na czterech turach cooldownu, więc Wildrax jest Najlepszym czempionem. Oczywiście to jest wszystko kwestia Affinity, no i pamiętajcie, że tego heksa będziemy potrzebować na Hydrę, ponieważ jedna z tych głów potrzebuje właśnie tego heksa, żeby chyba tam dezaktywować jej umiejętności lub żeby tam czegoś nie robiła. Więc Wild Wildrax, jesteś bardzo ważnym czempionem. No i zostało nam jeszcze A3. Tutaj też atakujemy wszystkich przeciwników i mamy 100% szans na 4 turach cooldownu na wydłużenie wszystkich debuffów. Jest też 80% szans na zablokowanie cooldownu na umiejętnościach, jeżeli cel ma heksa, więc Zobaczcie, najpierw lecimy A2, potem A3. Ciekawe, czy któraś z głów Hydry nie jest odporna na zablokowanie skilli na cooldownie. Mamy też oczywiście pasywkę i to jest dosyć unikalne, bo jeszcze nie ma czempiona w Riot Shadow Legends, który potrafi ukraść leczenie. I tutaj właśnie Wild Rux ma aż 30% szans na kradzież danego leczenia. Oczywiście to nie działa versus. Bossy. No i tutaj też jest taki ogranicznik, że ilość leczenia jest limitowana, jeżeli to leczenie zależy od ilości życia celu. W tym przypadku leczenie będzie skalowane według ilości życia Wildraxa. Trochę pokrętnie, ale ogólnie chodzi o to, że kradniemy leczenie i zwróćcie uwagę, że tutaj nie ma cooldownu na naturach, więc to działa cały czas. Jak go zrobię, na pewno się przejdę tam, gdzie dużą leczą. Chyba w Faction Warsach jest jakieś piętro z dwoma setaliami, gdzie to leczenie cały czas chodzi i będziemy się bawić, żeby sprawdzić działanie tej pasywki. No dobra, ale jak długo trwa ta fuzja? Z tego co zauważyłem, ona trwa około półtora tygodnia. Tutaj mamy w wszystko, jeżeli byście chcieli się dowiedzieć, Wild, Wild Rags Fragment Event, bo tego oczywiście nie powiedziałem, bo to jest fuzja, w której zbieramy fragmenty. Tutaj jest oczywiście cała rozpiska, ale ja jak to zwykle w zwyczaju mam, przygotowuję sobie taki kalkulator, który będziecie mogli sobie pobrać, żeby sprawdzić, co musicie zrobić, żeby wyciągnąć minimalną ilość fragmentów. Link oczywiście znajdziecie w opisie do filmu i na moim Discordzie. I zobaczmy, co ja tutaj e, wymotałem. Ja może się schowam, żebyście... Bardziej widzieli, zwróćcie uwagę na super element graficzny, żeby było wiadomo, że to chodzi o Y-Draxa. I teraz popatrzmy. Nowości w moim kalkulatorze to jest oczywiście zaznaczenie, że tutaj trwa jeszcze klan versus klan. Na żółto się pali dzień dzisiejszy, więc możecie codziennie tak naprawdę sprawdzać, żeby zobaczyć, w którym momencie jesteście i który event zaraz się odpali. Jakie mamy wydarzenia? Mamy oczywiście większość turnamentów. Dla niektórych to dobrze, bo będziemy w stanie wygrać dodatkowe fragmenty, i przez to będziecie mogli opuścić niektóre wydarzenia. Bo wiadomo, że lepiej nazbierać jak najszybciej, żeby potem sobie podpoczywać lub zrobić coś mega ciekawego. Jeżeli chodzi o ilość fragmentów, to maksymalnie mamy do zdobycia 150, a minimalnie. Robiąc ich wszystkie to jest 120. Oznacza to, że 20 fragmentów możemy sobie odpuścić. Czyli, jak sobie pobierzecie ten arkusz na swój Google Drive, to śmiało będziecie mogli edytować na przykład, usuwać te dziesiątki. Zobaczcie, tu wam się wszystko liczy. Tutaj też mogę po prostu nie robić spidera, nie robić dragona i zwróćcie uwagę, że mam 100. Oczywiście, jak nie będę robić Spidera i Dragona, to mi się nie nabije Dungeon Divers. No ale wiecie, to jest tylko przykład. No i teraz pytanie, czy jest tu jakaś pułapka? Oczywiście najniebezpieczniejszym wydarzeniem jest Champion Chase Tournament, to jest jeszcze Champion Chase, czyli zdobywacie punkty za wylosowanie championów, więc jak macie szczęście, to macie dużo punktów. W ten weekend startuje większa szansa na zdobycie legendarnych czempionów ze złotych szardów, więc jeżeli nazbieraliście, to łatwo będzie Wam zdobyć najwyższą nagrodę. Ale spójrzmy sobie realnie, że nie macie na przykład żadnych szardów, i ja sobie nie będę brać udziału w tym wydarzeniu. I popatrzcie, że mamy 90 szardów, więc musimy wygrać jakiś turnament i oczywiście zrobić pozostałe wydarzenia. Podejrzewam, że pierwsze nagrody to będzie takie 10 szardów, więc popatrzcie, że jeżeli jednak macie parę szardów, albo nagromadziliście bardzo dużo zielonych, to jest szansa, że nie będzie trzeba się namęczyć, więc, więc mogę śmiało powiedzieć, że ta fuzja jest w miarę prosta do zrobienia. W tym kalkulatorze zauważycie jeszcze, że wprowadziłem oznaczenie do Clan versus clan ponieważ jeszcze dwa dni trwa. No, i też zaznaczyłem wam weekendy, żebyście mogli śmiało sobie to wszystko zaplanować. Na zielono są turnamenty, na niebiesko eventy. Tak więc zachęcam was do pobrania kalkulatora na własny Google Drive, wpisywania, bawienia się tymi fragmentami lub po prostu wchodzenie co jakiś czas na tego linka, żeby zobaczyć, w którym momencie jest teraz fuzja. Ja może wrócę tutaj do was, żebyście mnie widzieli, bo w sumie taka trochę dzisiaj pogadanka bardziej niż, yy, niż coś tam robimy w grze. No, i co jeszcze? Zobaczmy sobie nowych czempionów, ponieważ mamy tutaj Gamaruna, Kyoku, Wither the Crown, Ultikata. Nie wiem, mam nadzieję, że coś się tak czyta. I z tego co pamiętam, to większość była w kinach. I zobaczmy sobie, co te czempiony robią. Jeżeli chodzi o Kyoku, to jest defensywny, legendarny, zielony czempion. Wygląda dosyć fajnie. Buźkę ma chyba podobną do Lady Kimi. Z tego co pamiętam, nawet właśnie to oko jest czerwone. No, ale popatrzmy sobie szybko na umiejętności. Kyoku bije jednego przeciwnika i ma 50 Procent szans na zarzucenie weekenda. Jeżeli bije cel, który ma więcej targetów, czyli takiego spojzonowanego clan bossa, to uderza ten cel trzy razy. Jako że na Clan Bossa akurat lubimy defensywnych czempionów, to z pewnością sprawdzimy, jakie ma multiplayery i czy będzie bić mocniej od Razima. Jeżeli chodzi o A2, to tutaj atakuje już wszystkich przeciwników i te, ta umiejętność jest trochę dziwna, powiem Wam, bo ma 100% szans po wyksiążkowaniu na zarzucenie decrease ataku, a jeżeli nie zarzuci, to ma 100% szans na zarzucenie HP Burna, jeżeli decrease atak nie wszedł. Więc może wiecie, to jest taka broń na weak affinity, na przykład niebieskiego pająka. Umiejętność bardzo, bardzo dziwna. Nie kojarzę, żeby ktoś był odporny na decrease atak. No ale cóż, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Tutaj mamy 4 tury cooldownu, więc na bossa to tak raczej nie możemy tego rotować. Jeżeli chodzi o A3, to mamy 4 tury cooldownu i zarzucamy Ally Protection z Block Damage'em, więc to jest bardzo interesujące. I ona dostaje ekstra turę. Tylko zwróćcie uwagę, że właśnie ten Block Damage jest na 3 tury. I po ekstra turze, czyli będziemy mogli kogoś jeszcze walnąć na przykład, albo uderzyć tym Decrease Attackiem, Block Damage zostanie na Dwie tury, więc fajnie, bo można dużo, dużo kombinować. Można powiedzieć, że te buffy są w bardzo dobrej synergii, ponieważ obrażenia, które ona pochłonie, zostaną zablokowane przez blok damage. Powiem Wam, że na taką hydrę dosyć. Fajnie to wygląda. No i jest jeszcze pasywka, która jest bardzo podobna do tego co ma Seeker, czyli jeżeli ten champion dostanie kryta, to zarzuca Increase Defense na wszystkich sojuszników, ale też ich leczy. I właśnie tutaj się zastanawiam, czy to leczenie będzie po otrzymaniu obrażeń waszych sojuszników, czy przed. Bo jeżeli przed, to tak trochę wiecie. Wydaje się niepotrzebne, w szczególności, że tutaj mamy 4 tury cooldownu po wyksiążkowaniu. Niemniej jednak fajnie, bo mamy dosyć ciekawy zamiennik na Arena Defense. W szczególności, że jej aura zwiększa obronę o 30%. Więc, jeżeli ustawicie sobie bardzo twardą defensywną obronę, naprawdę ona zwiększy jeszcze bardziej przeżywalność. Jeżeli zwrócicie uwagę na statystyki to oczywiście na legendarnego defensywnego czempiona 1487 to jest solidny poziom obrony, ale warto zwrócić uwagę na dużo HP. Oczywiście wynika to pewnie z Allay Protection, ale zobaczcie, że ten Block Damage chroni ją od otrzymywania obrażeń. Powiem Wam, że bardzo mi się ten champion podoba. Przejdźmy sobie obok i tutaj jest Gamuran. Zobaczcie, to jest jakiś taki szkieletor... W takiej powiedzmy szacie pogrzebowej. Ma też tutaj jakiś medalion. W ogóle, no, to, no, powiem Wam, że trójwymiar jest ciekawy. W ogóle zastanawiam się, jaką on będzie miał animację. Dobra, i tutaj zacznijmy od tego, że to jest support zielony. To już wiemy. Popatrzmy sobie na statystyki, tutaj mamy też 20 tysięcy życia. Wow, te czempiony naprawdę będą wytrzymały te nowe. Jak na supporta 1266 to jest bardzo, dobre, bardzo dobry defense. No i spójrzcie na spida, 109 speeda. Wow, jest mega, mega szybki. A jak myślimy o speedzie, to oczywiście mowa tutaj o arenie. Ale zanim to sprawdzimy, zobaczmy co on robi. Pod A1 ma blok active skills i to jest 50 czy tam 55% szans. Dosyć fajnie, w szczególności jeżeli on skontratakuje na przykład na arenie, to to się może mega mega przydać. Zobaczmy sobie jeszcze A2, i tutaj zobaczcie, że jest atak wszystkich przeciwników i aż 100% szans na trzech turach cooldownu, nakradzisz jednego buffa z przeciwnika. I uwaga! Dodatkowo jest nowy efekt w Ride Shadow Legends, czyli buff spread. To oznacza, że ten ukradziony buff zostanie zduplikowany na waszych sojuszników. Biorąc pod uwagę ostatnie wiadomości o Hydrze, będzie to mega mega ułatwienie w tej walce. Powiem wam, robi się ciekawie. No i przejdźmy od razu do A3. No i tutaj wow, jaki długi opis. Może zacznijmy od ilości tur cooldownu i tutaj mamy 4 tury cooldownu. Są zaznaczone, że mamy Trufi, i Block, Revive'a. No i o co tutaj chodzi? Ten champion, uwaga, może wybierać żyjące albo zabite cele. Coś, czego jeszcze chyba w rajdzie nie było. I teraz tak, jeżeli wybierzemy zabity cel, ten czempion rzuca blok Reviva na ten target, a potem atakuje wszystkich przeciwników. Wartość obrażeń jest równa 20% maksymalnej ilości HP tego celu. Jeżeli walczymy naprzeciwko bossa z Adami, wybraliśmy właśnie tego Ada, to obrażenia będą równe 20% życia tego czempiona. Ten atak nie może być krytem i ignoruje wszystkie sh shieldy i Całą obronę. No i teraz, jak tak sobie pokalkulowałem, gdybyśmy poszli na taką arenę i wybrali sobie zabitego, powiedzmy takiego Rotosa, który ma tam powiedzmy 36 tysięcy życia, to 20% to będzie jakieś 7 tysięcy obrażeń, więc nic wielkiego. Ale najfajniejsze jest to, że możemy właśnie załatwić gościa tym block rewiv'em, czyli. Zabijamy kogoś, a potem jeszcze rzucimy mu blok Revive'a, żeby nie wstał. Mega przydatne i na pewno będą całkiem nowe taktyki na arenę. No dobra, ale jeżeli Gamuran wybierze cel, który żyje, to zarzuca na niego trufira i zamiast zadawać obrażenia leczy wszystkich sojuszników o wartość 20% maksymalnego HP tego czempiona. Czyli wiecie, jak jest sytuacja podbramkowa, wybieracie na arenie ursugę i wszyscy mają full HP. <grym> I tu jest też ważna informacja, że ten trufir nie może być zresistowany. Więc jest naprawdę super. Można powiedzieć, że mamy tak, taką nową SIFI. Może nie tak mocną, bo ta umiejętność nie jest pod A1, ale zobaczcie. Crowd Control, którego nie można resistować, jest mega, mega super. Tutaj już się nagadałem, ale jest jeszcze pasywka. Zobaczcie, że mamy jedną turę cooldownu, tylko w ogóle umiejętność z jedną turą cooldownu. Wow, co oni tutaj wymyślili. I tutaj za każdym razem, kiedy zabijemy jakiegoś przeciwnika, Gamuran wskrzesza swojego umarłego Sojusznika. Dając mu tam 30% HP i 30% turnmetera. Powiem wam, że o, chciałbym go już teraz wystawić na obronę. Mamy jeszcze trzeciego czempiona i to chyba była jakaś demonica. Zobaczmy, tutaj była Urtikata tak sobie tak no, nazwę, Urtikata. Tym razem mamy Epic Championa i to jest Atak Champion. Wygląda rzeczywiście, zobaczcie, no kolejny taki insektoid, nie? Więc chyba artystycznie wiemy, w którym kierunku będą rozwijane kolejne modele. No ale zobaczmy, co ona tutaj robi. Pod A1, który potrzebuje aż 8 książek. Co prawda z epicznymi nie ma takiej tragedii, ale 8 książek, wow. Mamy tutaj atak jednego celu dwa razy i mamy 30-50% na Zwiększenie długości trwania dwóch poisonów o jedną turę, więc jest dosyć fajnie w szczególności z kontratakiem na jakiegoś Clan klan bossa czy może nawet na te hydry jest też A2 tam było przedłużanie poisonów a tu mamy atak jednego przeciwnika trzy razy i mamy aż 50% szans na zarzucenie poison sensitivity więc Frozen Banshee będzie mega szczęśliwa no i jeszcze A3 tutaj mamy trzy tury cooldowny atakujemy cztery losowe cele cztery losowe to coś mi mówi że cztery losowe głowy hydry i tutaj mamy 50% szans na zarzucenie hexa na dwie tury i zobaczcie tam jest któraś Hydra, która potrzebuje heksa, więc Urtikata może być naprawdę ciekawym czempionem. A pamiętajcie, że na Hydrze nie będzie można używać tych samych drużyn w następnym tygodniu. Może to być dosyć ciekawa tajna broń. Jest jeszcze pasywka, która działa dosyć ciekawie, bo zobaczcie, jeżeli będzie heks na celu, to ten czempion lub jakiś sojusznik, jeżeli walnie kryta, to ma 25% szans lub tam 30% z masterką na zarzucenie pojzona. Wow, kurczę, Ciekawy, czy ten hit liczy się od po prostu umiejętności, czy od ilości uderzeń, czyli na przykład taki Razim z A1 wali trzy razy i ciekawy czy właśnie on może trzy razy aktywować tą pasywkę. Powiem wam, że fajne. No i jest jeszcze aura, tutaj speed na wszystkie bitwy, no Plarium, w końcu robisz porządne aury. Jak popatrzymy sobie na statystyki, to biorąc pod uwagę, że to jest atak champion, no i raczej nie nuker, tylko poisoner. Ma bardzo mało życia, bo to jest 13 tysięcy, więc... Nawet taka ilość jak ma RAR, ale zwróćcie uwagę, że jest 1000 Defensa, więc można powiedzieć, że to jest taki typowy Poisoner na bossy. Bardzo łatwo będzie go ubrać na jakieś takie 2700 Defensa. Prędkość też nie jest zbyt wolna, więc powiem Wam, że super, super champion. No i na końcu chyba taki najbardziej ciekawy. Zapowiadany przez Plarium to jest Wither the Crown. Zobaczcie, jak ten czempion świetnie wygląda. Model chyba tam jest od Mother Cybel ściągnięty, ale jaka korona, nie? Po prostu jest świetne. I to on ma, ona ma cztery ręce. Mało tego. Ktoś chyba wbił miecz i zapomniał wyciągnąć. No dobra, to, to popatrzmy sobie na statystyki, chociaż. Rozpraszają mnie te trzy latające lodowe rożki. No, i tutaj pierwsze co, zwracamy uwagę na ogromną ilość życia: 24 tysiące na supporta. No, powiem Wam, że to chyba powinien być HP championny, ale już samo życie daje po prostu takie możliwości, takie kombinacje, że masakra. Jeżeli chodzi o defense, to jest, to jest mało jak na supporta, jeszcze legendarnego, ale mając tyle życia, powiem Wam, że nie ma z tym problemu. 108 spida, czy jest. Super super szybka. Bazowe 40 resistance. No powiem wam, że statystyki mega zarombiste na Arenę. Popatrzmy sobie na aurę. No i tutaj też 50 rezysta na wszystkie walki. Chyba posłuchali. No i co? Tutaj mamy czerwony. Jak patrzę czerwony support, to oczywiście myślę tylko i wyłącznie o Arenach, żeby się przeciwstawić Trundzie. No ale popatrzmy może na jej umiejętności. Jeżeli chodzi o A1, to tutaj atakuje wszystkich przeciwników, więc stan attack, you know. I ma 50% szans na zarzucenie licza, czyli wiecie, taki dodatkowe leczenie na wszystkich, więc mega może to się przydać na hydrach. Jak zarzucicie, licza na wszystkie głowy i potem będziecie z obszarówek je okładać. No i zarzuci też 15% continuous Heal, czyli ta mocna wersja na dwie tury. Tylko na losowego sojusznika, co chyba nie jest zbyt mądre, bo chyba Minaya ma podobną umiejętność, ale zarzuca to leczenie na najbardziej potrzebującego. Nie ma co jednak narzekać, mamy obszarówkę na A1, więc jest super. No i spójrzmy na A2 i tutaj Withered na trzech turach cooldownu rzuca Increase defense, a ja uwielbiam czempionów, co mają na trzech turach cooldownu, wtedy łatwo jej zrobić jakiś fajnie działający team, ale oprócz tego defensa wydłuża czas trwania continuous healy na raz, a potem to aktywuje. Czyli można powiedzieć, że leczy wszystkich o wartość continuous heal'a nie zabierając tego buffa. Więc nie mylcie tego z wydłużaniem buffów, bo tak nie będzie. Niemniej jednak zobaczcie, druga umiejętność, która leczy i to dosyć dobrze, bo 15% jeszcze tam z masterkami, jak ktoś tam jest poniżej, naprawdę spoko. I zobaczmy sobie jeszcze na 3, tutaj na 3, w cooldownów usuwamy wszystkie debuffy. I jeszcze leczymy o 30% życia tego czempiona. No, patrząc na 24 bazowe, łatwo będziecie mogli zrobić ją na 100 tysięcy, a z masterkami to takie leczenie będzie po prostu tak mocne, że zawsze będzie leczyć was do fulla. Mało tego jeszcze ściągnie debuffy, no powiem wam, że to jest chyba najlepszy healer w grze. Ona ma tyle umiejętności, że w ogóle po prostu o pasywce nie powinienem nic mówić, no ale zobaczmy. Zarzuca znowu Continuous Heal na sojusznika, który ma najmniej życia i podejrzewam, że jest to najmniejszy procent życia, czyli to co powiedziałem, że na A1 ma Minaja, to ona ma to w pasywce. Powiem wam, jestem w szoku, to jest taki naprawdę niesamowity healer. No i też wygląda nieźle, ciekaw jestem animacji. No i dobra, i czas na podsumowanie. Można powiedzieć, że w tym patchu Clarion wypuściło bardzo mocnych, legendarnych championów, których jeszcze w grze nie ma, więc są to naprawdę unikaty. Dodatkowo dwa epiki, które na pewno się przydadzą na nowego clan bossa, czyli Hydre. Jak dobrze zauważyłem, coraz więcej jest tego heksa i jakichś nowych mechanik bazujących na temat tego debuffu, więc warto na pewno zrobić tą fuzję, żeby kolekcjonować heks debufferów a Vildrax póki co jest najlepszym czempionem zakładającym Hexa, ponieważ ma 100% i rzuci to co 3 tury. No i jeszcze na koniec będę organizować shard pula, więc jeżeli chcecie, żebym pulnął wasze shardy, a teraz będziemy mieli podwójną szansę na złote shardy, to piszcie do mnie na Discordzie, niedługo pojawi się ogłoszenie. Będziemy starać się wyciągnąć jak najwięcej duplikatów, żeby wypełnić nowego Guardian Ringa. Oczywiście zostawcie łapki w górę, jeżeli podobał wam się ten film i subskrybujcie, jeżeli lubicie moje materiały. Ja się z wami będę żegnać. Pozdrawiam, kochan!